Roxana Zjeżdżałka z Leszna ma 15 lat. W ubiegłym roku zachorowała na nowotwór. Choroba odebrała jej prawą rękę. Na dzisiaj Roxana jest zdrowa, ale potrzebuje około 40 tysięcy złotych na protezę. Rodziny nie stać na taki wydatek, dlatego w jej imieniu prosimy o wsparcie. Stowarzyszenie Rodzina Wojskowa już zareagowało. Będzie zbierać pieniądze dla Roxany. W ubiegłym roku Roxana upadła podczas jazdy na rolkach. Opuchlizna, która pojawiła się na ręce, nie schodziła. Po kilku tygodniach było wiadomo, Roxana ma nowotwór. I okazało się, że to jest w tkankach miękkich nowotwór, w stawie łokciowym i jeden z najbardziej złośliwych, który zdarza się bardzo rzadko. Lokalizacja była taka właśnie, że przechodził przez pęczek naczyniowy, mięśnie, nerwy, tak był po prostu ulokalizowany i pani doktor powiedziała mi, że być może nie da się uratować tej ręki. Roxana przeszła chemioterapię, straciła włosy, schudła. W maju było wiadomo, że jej życie uratuje tylko amputacja ręki. Po wielu rozmowach Roxana zgodziła się na operację. Dalej była zła, no, oczywiście normalnie zrozumiała, zła, wściekła. Znaczy dzień operacji chciałam ją przytulić, to nie chciała, odtrącała mnie, ja nie rozumiałam. Jest ciężko o tym opowiadać, bo wszystko wraca. Zawieźli ją na blok operacyjny. Pani była z nią sama cały czas tak, w szpitalu? Tak, bo mąż tutaj był z dziećmi. 3 godziny stałam pod blokiem operacyjnym i modliłam się, żeby nic innego oprócz tego się jeszcze nie wydarzyło. Nie można się z tym pogodzić po prostu, ale wiedziałam, że to tylko może uratować jej życie. Na dzień dzisiejszy, po wszystkich badaniach, które miała też komplet badań, nie ma nigdzie przerzutu. Ten węzeł chłonny został usunięty pod pachą, to też było w tej ręce, gdzie miała nowotwór usunięty, był sprawdzany, też biopsja była robiona, nie było komórek rakowych. Także na dzień dzisiejszy nigdzie nie ma przerzutów, jest zdrowa. Roxana potrzebuje protezy ręki, kosztuje około 40 tysięcy złotych. Pomoc w zebraniu pieniędzy zaoferowało Stowarzyszenie Rodzina Wojskowa. 30 sierpnia organizuje koncert reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego w hali Trapez, który będzie połączony z akcją charytatywną dla Roxany. Tak się składa, że każdy jubileusz, każda jakaś taka piękna rocznica to przynajmniej zaprzyjaźnione organizacje pozarządowe czy włodarze miasta przygotowują jakieś kwiaty, ryngrafy i tak dalej z życzeniami z okazji tego jubileuszu. My może dzisiaj w inny sposób chciałybyśmy te życzenia przyjąć, żeby nasza skarbonka była pełna, żebyśmy mogły oddać te pieniądze potrzebującym. Stowarzyszenie prosi pieniądze przeznaczone na kwiaty oddać dla 15-letniej Roxany.